Cześć kobietki, z tej strony Beata. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd ze sklepu Greenpoint. Wybrałam ubrania z dobrym składem. Myślę, że są to całkiem udane zakupy, więc jeśli jesteście ciekawe, co zamówiłam, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Dziewczyny, zanim zacznę, to chcę Wam zaznaczyć, że ubrania, które Wam dzisiaj będę pokazywała, udało mi się kupić w niższej cenie, ponieważ w chwili zamówienia skorzystałam z kodu rabatowego, który był aktualnie na stronie, więc będę Wam podawała dwie ceny, cenę regularną i cenę, w jakiej mi udało kupić się dane rzeczy. Pierwsza moja propozycja w bardzo letniej kolorystyce, różowa spódnica w piękny, kwiatowy wzór. Pokażę Wam ten wzór z bliska. Jest to bardzo ładna, kobieca, rozkloszowana spódnica. Jest ona rozkloszowana, ale talia jest tu pięknie zaznaczona. Zapinana jest z boku na kryty suwak. Posiada również kieszenie. Wykonana jest w 98% z bawełny, a 2% to elastan. Być może dodaje ona centymetrów, ale to dlatego, że ten materiał nie jest taki lejący, tylko bardziej taki sztywny, mięsisty. Na mnie widzicie spódnicę w rozmiarze 40, tak się ona prezentuje. W regularnej cenie kosztuje ona 149,99, a ja zapłaciłam za nią 112,49. Do spódnicy dobrałam bluzkę bez rękawów z takim delikatnym dekoltem w literę V. Jest ona taka prosta, zwykła, wykonana jest w 65% z wiskozy, a reszta to poliester. Mam ją w rozmiarze 40 i taki też rozmiar noszę na co dzień. Uważam, że właśnie świetnie wygląda w połączeniu z tą spódnicą. W regularnej cenie kosztuje ona 89,99, a ja zapłaciłam za nią 67,49. Kolejna moim zdaniem bardzo fajna spódnica, również we wzór, ale tym razem we wzór w paski. Jest również rozkloszowana, ładnie mamy tu zaznaczoną talię. Zapinana jest z boku na kryty suwak. Ma ona również świetny skład, ponieważ wykonana jest w 70% z wiskozy i 30% z lnu. Zobaczcie również ten materiał z bliska. Na mnie widzicie spódnicę w rozmiarze 40 i niestety z rozmiarem nie trafiłam, ponieważ o ile tu wszędzie jest na mnie dobra, to w pasie jest za ciasna. Co prawda dopięłam się, ale tak na styk. Dość mocno mnie ona tu ciśnie, a szkoda, bo myślałam, że sobie ją zostawię, bo naprawdę mi się ona podoba. W regularnej cenie kosztuje ona 129,99, a ja zapłaciłam za nią 97,49. Jeśli chodzi o górę, to wybrałam koszulkę w kolorze niebieskim. Ten kolor pięknie współgra z paskami na spódnicy. Jak widzicie, zarówno tył, jak i przód są gładkie. Mamy tu okrągły dekolt. Uroku tej koszulce dodają rękawy w postaci falbanek, które wykonane są z innego materiału niż pozostała część koszulki. Spróbuję Wam pokazać je z bliska. Ta bluzka ma również fajny skład, ponieważ wykonana jest w 50% z wiskozy i 50% z bawełny. Tak wygląda bluzka w rozmiarze L. Jeśli chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztuje ona 69,99, a ja zapłaciłam za nią 52,49. Teraz coś dla miłośniczek spodenek. Wybrałam takie klasyczne shorty z dłuższą nogawką. Dziewczyny, jeśli nie lubicie spodenek z taką króciutką nogawką, to być może ta propozycja przypadnie Wam do gustu. Zobaczcie, w tym przypadku nogawka sięga przed kolano. Te spodenki klasycznie zapinane są z przodu na suwak i guzik. W zestawie również mamy taki pleciony pasek. Zobaczcie ten pasek z bliska. Mamy tu również kieszenie. Na mnie widzicie spodenki w rozmiarze 40 i rozmiar jest idealny. Uważam, że te spodenki wszędzie dobrze leżą. Ładnie dopasowane są do sylwetki. Zobaczcie, tak wyglądają one z tyłu. Wykonane są w 97% z bawełny, a reszta to elastan. W regularnej cenie kosztują one 79,99, a ja zapłaciłam za nie 59,99. Do spodenek założyłam taką wzorzystą koszulkę w bardzo ładnej, jak dla mnie, kolorystyce. Mamy tu połączenie koloru beżowego z kolorem kremowym. Tak wygląda ten materiał i wzór z bliska.
takim elementem, który wyróżnia tę koszulkę. Jest to ozdobne kółeczko z wiązaniem, które wygląda tu fajnie. Generalnie ta bluzka jest naprawdę ładna i ładnie wygląda na sylwetce. Wykonana jest w 53% z wiskozy, a reszta to poliamid. Na mnie widzicie rozmiar L. Tak prezentuje się jej długość. W regularnej cenie kosztuje ona 69,99, a ja zapłaciłam za nią 52,49. Kolejna propozycja krótkich spodenek. Te wykonane są w 75% z bawełny i 25% z lnu. Jak widzicie, mamy tu wysoki stan. Dodatkowo posiadają one pasek z tego samego materiału, który przeciągany jest przez szlufki. Duży plus za to, że pasek zapinany jest na dziurki, także trzyma się tu stabilnie, nie rozjeżdża się. Podoba mi się również to, że posiada on złotą klamerkę. Tak wyglądają spodenki z bliska. Jak dla mnie mają one bardzo fajną długość nogawki. Dodatkowo ta nogawka jest taka luźna, co jak najbardziej mi odpowiada. Na mnie widzicie spodenki w rozmiarze 40 i uważam, że wszędzie leżą idealnie. Zobaczcie, tak wyglądają one z tyłu. Uważam, że są to naprawdę świetne spodenki i zostają w mojej szafie. W cenie regularnej kosztują one 119,99, a ja zapłaciłam za nie 89,99. Do spodenek dobrałam koszulkę w kolorze kremowym. Dziewczyny, jest to taki basic z okrągłym dekoltem i krótkim rękawem. Tak wygląda materiał z bliska. Wykonana jest w 97% z bawełny, a reszta to elastan. Koszulkę mam w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień i jak widzicie, jest ona na mnie dobra. W regularnej cenie kosztuje ona 59,99, a ja zapłaciłam za nią 45 zł. Kolejna propozycja to spodnie i bluzka. Zacznę od spodni. Są to spodnie typu kuloty, ale dziewczyny, zobaczcie, przy moim wzroście, przy wzroście 164 cm, tak wygląda ich długość. Są to naprawdę bardzo fajne spodnie z wysokim stanem. Zobaczcie, ładnie są dopasowane w talii i w biodrach. Mają również fajną, taką prostą nogawkę. Na mnie widzicie spodnie w rozmiarze 40 i uważam, że rozmiar jest trafiony. Wykonane są w 50% z bawełny, a reszta to poliester i elastan. W cenie regularnej kosztują one 149,99, a ja zapłaciłam za nie 112,49. Uważam, że do spodni dobrałam bardzo fajną bluzkę o krótszym kroju. Jak widzicie, mamy tu ładny dekolt litery V, zapinany jest na maleńkie guziczki i dodatkowo ma ona ozdobne wiązanie. Całą robotę tak naprawdę w tej bluzce robią rękawy. Zobaczcie, są one takie szerokie. Nie wiem jak Wam, ale mi się one bardzo podobają. Uważam, że ta bluzka naprawdę wygląda ślicznie. Ma również świetny skład, ponieważ wykonana jest w 85% z wiskozy i 15% z lnu. Na mnie widzicie bluzkę w rozmiarze 40. Tak wygląda ona z tyłu. W regularnej cenie kosztuje ona 119,99, a ja zapłaciłam za nią 89,99. Kobietki, teraz coś dla miłośniczek sukienek. Zamówiłam 3. Oto pierwsza z nich w kolorze kremowego beżu. Uważam, że jest to bardzo ładna sukienka o fajnej długości. Mamy tu talię zaznaczoną za pomocą paska, który jest w zestawie. Natomiast dół jest taki luźny. Posiada ona również bardzo głębokie kieszenie. Jak widzicie, zapinana jest na guziki, które kolorystycznie pięknie współgrają z kolorem paska. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to tak naprawdę możecie je nosić na dwa sposoby. Albo w ten sposób, tak puszczone luźno, albo podpięte w ten sposób, w zależności jak to woli. Ma ona również świetny skład, ponieważ wykonana jest w 83% z wiskozy i 17% z lnu. Zobaczcie ten materiał z bliska. Na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze 40 i rozmiar jest idealny. Ta sukienka, jeśli chodzi o cenę, to w regularnej cenie kosztuje 199,99, a ja zapłaciłam za nią 149,99. Teraz sukienka o długości midi w bardzo ładnej kolorystyce i w ładny wzór. Z
spójrzcie, jak wygląda z bliska. Dziewczyny, zacznę od rozmiaru, ponieważ sukienkę mam w rozmiarze L i taki też rozmiar noszę na co dzień, ale zdecydowanie w tym przypadku powinnam wybrać rozmiar mniejszy, bo sukienka jest bardzo szeroka. Zresztą widać, że niekorzystnie wygląda na mojej sylwetce. Zaraz Wam pokażę, jak prezentuje się bez paska. Zobaczcie, jest bardzo szeroka. Natomiast pasek, który mamy tu w zestawie, to niestabilnie się trzyma, rozjeżdża się cały czas, muszę go poprawiać, ale możemy sobie tu wymienić pasek na swój ulubiony. Natomiast sukienka ma fajny skład, ponieważ mamy tu mieszankę wiskozy, lnu i bawełny. W regularnej cenie kosztuje ona 159,99, a ja zapłaciłam za nią 119,99. To już ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku. Kolejna wzorzysta sukienka. Jak widzicie, jest ona taka prosta, z rozcięciem z przodu. Posiada ona również kieszenie. W tym przypadku również mamy pasek w zestawie. Chcę Wam zaznaczyć, że ten pasek trzyma się stabilnie, nie rozjeżdża się. Ma ona również bardzo fajny skład, ponieważ wykonana jest w 55% z lnu i 45% z wiskozy. Także myślę, że jest to świetna propozycja na upalne dni. Generalnie ta sukienka bardzo mi się podoba, ale nie do końca podoba mi się, jak wygląda na mojej sylwetce, bo po pierwsze mam tu za dużo luzu, a po drugie nie podoba mi się, jak układa się na mnie w tej partii. W regularnej cenie kosztuje ona 179,99, a ja zapłaciłam za nią 134,99. Kobietki, to już wszystkie moje propozycje. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas i że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!